Dzień dobry Państwu, Jacek Orzuch. Rozpoczynamy przegląd prasy dla portalu PCH24.pl. Wraz ze mną w studio Łukasz Karpiel i Marcin Austyn. Witam Was serdecznie. Rozpoczniemy od informacji co do jutra. Premiera filmu Piotra Relicha wydanego przez portal PCH24.pl. Mięsożerca, wróg numer jeden. Coś więcej o tym filmie, choć nasi widzowie już niejednokrotnie o nim słyszeli. Tak, ale myślę, że do dobrych inicjatyw zachęcać nigdy dość. A zatem, tak jak powiedziałeś, jutro, czyli we czwartek, o godzinie 18.30 w sali kinowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie będzie miała miejsce premiera właśnie filmu Mięsożerca Wróg numer 1, na którą raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. No i warto, jak ktoś z Państwa nie może być w Warszawie, to też będą pokazy takie. Tak, tak, już są zaplanowane pokazy w Gdyni, Łańcucie, jest zaplanowany, ale na razie jeszcze dokładnej informacji nie podajemy, w Krakowie, pewnie jeszcze w innych miastach. O te informacje proszę szukać na portalu pch24.pl. Jeśli idzie o premierę warszawską, warto tutaj pamiętać, że obowiązują na nie darmowe wejściówki i te wejściówki są kolportowane przez Centrum Życia i Rodziny w Warszawie. Wszystkie informacje, adres, gdzie można te wejściówki dostać, jest na naszej stronie. Bardzo proszę zaglądnąć, zapoznać się i zaopatrzyć się wcześniej w te wejściówki, żeby mieć pewność, że uda się dostać na salę kinową. Właśnie, tym bardziej przepraszam, że jeszcze jedno zdanie, przy okazji też taka gloza już tematyczna, bo tak może Państwo się zastanawiają, skąd te wejściówki, dlaczego, że robimy komuś kłopot. Proszę Państwa, pewnie to jest troszkę kłopot, ale proszę zwrócić uwagę i też Panowie zwróćcie uwagę, że te lewicowe grupy przeszły do kolejnego etapu takiego przeszkadzania i burzenia porządku na takich prawicowych, jak oni to nazywają, albo ultraprawicowych spotkaniach, czego przykładem było w Krakowie na spotkaniu, na którym był m.in. pan Grzegorz Górny, Karnowski Jacek, premier Beata Szydło, gdzie tam właśnie te lewicowe, takie można powiedzieć parabojówki próbowały zakłócić. Podobnie było blokowanie spotkania choćby w Opolu, więc te wejściówki w jakiś sposób stanowią taką jakąś może nie barierę, ale taki sposób na to, żeby troszkę im utrudnić ewentualne spokojny odbiór i spokojną ewentualną dyskusję, rozmowę właśnie o tym ważnym problemie, jaki ten film porusza. A przede wszystkim też komfort widzów, którzy będą mieli pewność, że przyjdą do kina i będą mieli miejsce siedzące, które da ten komfort oglądania tego dokumentu. Otóż to. Zapraszamy i zamykając dzisiejszy dział rekomendacji, niezmiennie polecamy dwumiesięcznik Polonia Christiana do nabycia w dystrybucji internetowej w dalszym ciągu. Proszę poszukać na PCH24 informacje, w jaki sposób można ten najnowszy egzemplarz Polonia Christiana zdobyć. Tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, temat zwierzę ponad wszystko, ale oczywiście nie tylko. Wiele ciekawych artykułów dotyczących choćby islamizacji od przedszkola, jaka odbywa się w Niemczech. Temat co po wyborach, coś na prawo od PiS, jaka jest sytuacja właśnie na prawo od PiS. Tu kolega Michał Wałach pisze i wiele jeszcze ciekawych artykułów, informacji Państwo w tym magazynie odnajdziecie. Zachęcamy. Dobrze, skoro już tak o polityce i o partiach czy ugrupowaniach na prawo od PiS, to może coś na prawo od PiS, jeśli chodzi o wydarzenia polityczne w bieżącym tygodniu. Senacka Komisja Praw Człowieka niestety odrzuciła petycję Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, które domagało się wypowiedzenia przez Polskę konwencji stambulskiej. Taka petycja została złożona i zajęła się nią senacka komisja. Załatwiła ją odmownie. Nic dziwnego, dlatego że konwencja stambulska przyjęta za rządów Platformy Obywatelskiej, za rządów Prawa i Sprawiedliwości niezmiennie obowiązuje i stanowi część polskiego porządku prawnego i nikt nie kwapi się do jej wypowiedzenia, pomimo tego, że jest czy była ona ostro krytykowana przez przedstawicieli PiS-u, wtedy kiedy PiS był jeszcze w opozycji, czyli kazus aborcji eugenicznej powtarza się jak w zwierciadle właściwie. No i nie wiem, czy Państwo zdążyli zauważyć taką prawidłowość, że Łukasz wspomniał tutaj przed chwilą o spotkaniu w Krakowie, które odbyło się z udziałem pani premier Szydło i ta skrytykowała
to, że na przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w Sejmie została wybrana kandydatka pani poseł Lewicy, pani Biejat. Pani Szydło była tym wielce zdziwiona, oburzenie swoje wyraziła, że tak nie powinno się zdarzyć. I tą samą metodę mamy w przypadku konwencji stambulskiej. Ci, którzy nie podejmują na gruncie tutaj polskim działań, są zniespaczeni, wyrażają dezaprobatę, że trzeba byłoby coś zrobić. Tutaj przykład mam pani Beata Kempa, więc europosłanka. Na falach Radia Maryja, komentując właśnie to wydarzenie odrzucenia przez Komisję Senacką tego projektu, powiedziała tak w przypadku konwencji, że dlatego może w tym przypadku takie uderzenie ręką w stół, a nie tylko poprzez wywoływanie tutaj debat, to trzeba też robić. Ale przede wszystkim też bardzo konkretne kroki prawne i nie bać się opinii międzynarodowej, bo w tym przypadku możemy doprowadzić do dyskusji, do obudzenia sumień i pobudzenia do myślenia. Bo ten walec jedzie, a my do Polski pod żadnym pozorem nie powinniśmy go wpuszczać. Czyli można powiedzieć, że pytanie, na ile to jest odzwierciedleniem walk frakcyjnych na łonie PiS-u, a na ile takim teatrem ta zabawa w dobrego i złego pisowca, tak? Że z jednej strony jest milcząca większość, ta, która nic nie robi w tej sprawie i są pojedyncze głosy, oczywiście one są coraz liczniejsze, ale te głosy, które sprzeciwiają się, choć oczywiście nie robią na łonie parlamentu niczego, żeby faktycznie jakieś kroki prawne w celu wypowiedzenia konwencji stambulskiej podjąć. Zgadza się. Nie można takiej interpretacji oczywiście też wykluczyć, że jest to takie troszkę przedstawienie, taki właśnie dobry i zły pisowiec. Ale ja bym jeszcze dwie sprawy wrócił do tego, o czym Marcin mówiłeś, o tej komisji, gdzie została szefową taka pani z lewicy i to bardzo na lewo. No i teraz nagle się okazuje, że trzeba ten problem rozwiązać. Prezes Kaczyński powiedział, że ta sprawa zostanie załatwiona. No, troszkę to jest, Gazety Polskiej. Tak, troszkę to jest takie i śmieszno, i straszno, bo to jest taka bohaterska walka z problemami, które sami stworzyliśmy. Najpierw się wybiera taką panią, która ma przekonania na lewo albo od Adriana Zandberga, albo w okolice Zandberga, a potem się mówi, no gwałt, turety, ktoś taki nie może być przecież szefem komisji, gdzie na przykład ma być zajmowany się projektem stop aborcji. No i teraz bohaterską pewnie będą odwoływać. Będzie jeszcze weselej, jeżeli PiS ogłosi swój sukces, że odwołał tą panią, to zwróćcie panowie uwagę, jeżeli tak będzie, to naprawdę do kabaretu. Natomiast w przypadku konwencji stambulskiej. Bardzo fajnie, że pani poseł Kempa wyraża takie stanowisko. To jest oczywiście bardzo, bardzo trafne i ma pani europoseł rację. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość rządziło przez ostatnią kadencję, miało na to całą kadencję, żeby coś z tym zrobić, nic nie zrobiło. Teraz wszystkie te deklaracje, że dobrze by było zrobić, no to wiecie państwo, troszkę ponie w czasie i taka troszkę musztarda po obiedzie, bo ja mam szczere wątpliwości, że z tym ktokolwiek coś chce jeszcze zrobić. Mówię tu o konwencji stambulskiej, ale też niestety o sprawie aborcji. To jest tak jak z wypowiedzią w innej sprawie pana premiera, która mi się bardzo spodobała, mianowicie z wypowiedzią dotyczącą łuku triumfalnego, który ma powstać upamiętniającego stulecie zwycięstwa w bitwie warszawskiej, w wojnie polsko-bolszewickiej, czy początku tej przewagi polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej. I można powiedzieć tak, że premier powiedział, że on jest za tym, i że nawet płacił na fundusz zajmujący się taką promocją tego łuku triumfalnego, tego pomnika Bitwy Warszawskiej. No, bardzo mi się to spodobało, bo sobie pomyślałem tak, że jeżeli ten pomnik nie zostanie jednak wybudowany za tej kadencji, czy za następnej kadencji PiSu, to czy premier wystąpi w manifestacjach antyrządowych, domagających się od rządu wybudowania tego pomnika Bitwy Warszawskiej? Jest to, no, jak to mówią, radziecka nauka zna takie przypadki, więc tutaj wszystko jest możliwe. Co nie zmienia faktu, że setna rocznica Bitwy Warszawskiej bez jakiegoś poważnego
upamiętniania, uhonorowania zwycięstwa Armii Polskiej, cudu nad Wisłą, no będzie katastrofą. Jak się skończy tylko na Akademii albo na przyznaniu jakichś tam, nie wiem, placyku czy ulicy, czy oznaczeń, to będzie naprawdę, nie lubię takich dużych słów używać, to będzie takie splunięcie w twarz wszystkim tym, którzy powstrzymali bolszewicką nawałnicę 100 lat temu. To nie wyobrażam sobie, żeby to nie zostało jakoś uhonorowane. Różne rocznice zostały lepiej czy gorzej upamiętnione, niestety w większości gorzej, ale to, no to skandal. Jedna z najważniejszych bitew w historii świata. I to według, nie nawet polskich historyków, ale według historyków europejskich, światowych, która powstrzymała komunizm przed tym, aby doszedł przez Niemcy, Francję, aż po Hiszpanię. No i co? No i kończy nam się rok. Tak. Chyba jakby, pan premier powiedział, że nie będzie na 2020 rok wybudowany tak pomnik, ale później wiadomo może było być. Od wczoraj, że stulecie Bitwy Warszawskiej będzie w 2020 roku. Zaskakujące. No, to tak. Mogło niektórych zaskoczyć, tak. No ale czas nam się kurczy. Inicjatywa jest taka, powiedziałbym, lekko śmiała. Wymaga współpracy samorządu, rządu i nie wiadomo kogo jeszcze. Wiemy, jak ta współpraca, szczególnie w Warszawie, wygląda. No ja się boję, że to zakończy się spektakularną porażką. I poruszyłem ten temat w kontekście komisji, na której czele stoi pani Biejat. Jeśli powiedziałeś tak, jak powiedziałeś, pani przewodnicząca zostanie odwołana, to wszystko zakończy się wesołym oberkiem, w trakcie którego od jej powołania do odwołania, statystycznie rzecz ujmując, zabitych zostanie kolejnych kilkadziesiąt dzieci w trybie tak zwanej aborcji eugenicznej. Otóż to tutaj taką pętlę robimy, podsumowując temat. A to jeszcze, jeśli dorzucę taki kamyczek, bo tu została wywołana przy tej okazji taka narracja znowu, jak to Prawo i Sprawiedliwość broni życia, i tu pod to, no, to święte oburzenie związane z tym, co się stało w komisji, głosami PiS-u zresztą, i że to zmienimy i będzie teraz fajnie. I druga taka informacja, która pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość teraz rzeczywiście zatroszczy się o to życie, że zostanie nadał nowy druk obywatelskiemu projektowi Zatrzymaj Aborcję, który leży właśnie w tejże komisji pod przewodnictwem pani Biejat, która funkcjonuje obecnie. No zobaczymy, czy to nadanie numeru druku to tylko była formalność, czy rzeczywiście pójdą za tym konkretne kroki. Jak długo ewentualnie na wszelkie wątpliwości, jakie są zgłaszane, nie będzie mówione, przecież jest nadany numer tak, druku. Prace trwają. Ruszyły, tak. Też takim testem jest to, co się będzie działo z projektem Stop Pedofilii, który został odesłany do komisji. Zobaczymy, jak tutaj ta procedura będzie, ile ona będzie trwała i czy w ogóle będzie trwała. To jest pytanie. No bo jak wiemy, priorytetem jest nie wywoływanie jakichś niepokoi społecznych. No tak, bo idą wybory prezydenckie. Już redaktor Karnowski nas pouczył. Znaczy nie mówię, że nas, tylko wszystkich takich, którzy wywołują takie niepokoje. O tym mówiliśmy już tak, w przeglądzie. Tak, w kontekście Trybunału. Tak, w kontekście Trybunału, że takich sporów nie wolno, bo idą wybory. No to gratuluję. Kolejny bardzo smutny temat związany z promocją książki na temat Jedwabnego. Książki, której współautorem jest dziennikarz Wojciech Sumliński. Tam jeszcze dr Ewa Kurek i Tomasz Budzyński są autorami. I ta promocja miała mieć miejsce w Warszawie w tym tygodniu. Okazuje się, że miała miejsce na Foksal w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ale to była bodajże piąta lokalizacja, bo cztery poprzednie lokalizacje odmówiły. Nagle były podpisane umowy, były zawarte umowy, czy to nie wszystkie były podpisane, niektóre, ponieważ było mało czasu, były zawierane w formie ustnej i w ostatniej chwili w czterech miejscach odmówiono promocji tej książki, przy czym, jak mówi redaktor Sumliński, ma dowody na to, że co najmniej jeden przypadek to było zerwanie umowy pod naciskiem gminy żydowskiej. Więc jeżeli faktycznie byłaby to prawda,
to byłby skandal, ale chyba nic dziwnego, Ja nie czytałem tej książki, jeszcze tylko powiem tak, Ci, którzy protestowali, też jej nie przeczytali. I tak samo jak osoby, które doprowadziły do tego, że dwa miejsca spotkania Łukasza w Opolu zostały odwołane, też nie mieli pojęcia, o czym będzie spotkanie, sugerowali się jakimś przeczuciem i listą tematów zakazanych. Tak to wygląda. No, i no widać wyraźnie, że ta lista tematów zakazanych ciągle obowiązuje, ona się poszerza, to są sprawy związane z tematyką z Jedwabnem, związane z stosunkami polsko-żydowskimi, to jest temat ideologia LGBT. Pewnie z czasem, a może już tak jest, tego jeszcze chyba nie przekonaliśmy się, tematyka związana właśnie z klimatem, z wegetarianizmem, z tą ideologią, która wokół tego jest obudowana. To są takie tematy, o których nie wolno dyskutować. I to robią i powtarzają ludzie, którzy mówią, że dyskusja, dialog, że o wszystkim trzeba rozmawiać, wszystko trzeba podważać. No, jednocześnie z pewnych tematów nie wolno ruszać. No takie podwójne myślenie, taka moralność Kalego to jest charakterystyczna dla tych środowisk właśnie takich lewicowo-liberalnych. No i niestety tutaj to spektrum zakazane się poszerza, bo myślę, że w związku z tym, o czym wspomniałeś, że te tematy klimatyczne będą zakazywane, to należy się spodziewać, że wszelkie agendy dotyczące tego, jak można by spalić ekologicznie węgiel, to też nie będą dobre. Także odnotowujemy fakt, że cenzura książki miała mieć miejsce. Na szczęście do niej nie doszło. Więc jak ktoś powtarza, że żyjemy tak w super wolnym kraju, to niech spróbuje zorganizować spotkanie w sprawie promocji książki Jedwabnego, czy też spotkanie dotyczące ideologii LGBT, a przekona się, ile tej wolności rzeczywiście jest. Natomiast na pewno nie dojdzie do zablokowania żadnej książki Szymona Hołowni, czyli być może... No kto by śmiał? Być może kandydata na prezydenta. W tym kontekście. Tygodniowy temat okładkowy, operacja celebryta. Kto lansuje Szymona Hołownię na prezydenta? Hołownia jeszcze nie zdecydował, czy weźmie udział, chociaż jak pisze, powołując się na Polityka Insight, na portal Polityka Insight Piotr Semka, prace nad kampanią dziennikarza trwają już od sierpnia, zaangażowane są w nie dwa sztaby. Jeden skupia się na kwestiach programowych, a drugi planuje działania marketingowe. No i odwieczne pytanie. Skąd ma na to pieniążki Szymon Hołownia, na takie ekscesy? Może dostał od dobrych ludzi. Dobrzy ludzie są wszędzie zatroskani o klimat, o zwierzątka. Którzy mają dość politycznych wojen w Polsce. Właśnie. Chcieliby kandydata takiego, który byłby ugodowy, aprobowany przez wszystkich, pieniądze chce zainwestować spoza kręgów. Bo na pewno tacy ludzie się znajdą. Trudno dociekać. Czy redaktor Semka coś sugeruje? Czegoś się dowiemy? Pisze on tak, oczywiście powołując się również na inne cytaty, że za panem już na Wojciecha Muchę z Publicystę Gazety Polskiej, który pisze, że są sygnały, że zamiast Tuska dostaniemy produkt wersji 3.0 Zełenski przeniesiony na grunt Polski. Fajno Polak, akceptowany od Kościoła Otwartego, po lewicę LGBT+. Dodam tylko, że za panem Fajnym stoją podobno miliardy. Pani mecenas Kulczyk, gra będzie na wysokim poziomie. O kim mowa? Gdy pytam o to Wojciecha Muchę, ten odpowiada, że informacje o starcie w wyborach Gwiazdora TVN skojarzyły mu się z akcjami charytatywnymi, których twarzą był Hołownia, ale ich sponsorem była Dominika Kulczyk, dziedziczka części imperium finansowego swego ojca Jana. Ale to tylko moje luźne skojarzenia. Zaznacza z ostrożnością procesową publicysta Gazety Polskiej. To są luźne dywagacje redaktora Muchy czy redaktora Semki. Pewne jest jedno, jeżeli Szymon Hołownia zdecyduje się na kandydowanie na prezydenta, to będzie kasy potrzebował. Na pewno będzie to starannie przygotowany projekt pod względem merytorycznym, finansowym, dopięte musi być. A że faktycznie słuszna uwaga jest to, że on jest akceptowany od takiego kościoła otwartego po lewicy LGBT+, to jest zdecydowanie prawda, bo mało jest tak fajnych ludzi jak Szymon Hołownia w ogóle, a w ostatnim czasie w szczególności. Ja nie tak dawno oglądałem jakąś rozmowę z panem Szymonem na portalu Deon, kanale YouTube'owym, i
Może źle zrozumiałem, no ja nie jestem tak biegły intelektualnie oczywiście jak pan Hołownia, kudy mi do niego. Natomiast odniosłem wrażenie, że ja generalnie przez to, że nie jestem wegetarianinem, to jestem taki gorszego sortu katolikiem. Że tak naprawdę w tym pakiecie teraz, aby być dobrym katolikiem, musi się być tym wegetarianinem albo czy weganinem nawet, co jakoś mi się nie łączy z takim tradycją kościelną, którą myślę, że całkiem dobrze znam. Czy żebyśmy przechodzili na nowy poziom takiego wege-katolicyzmu, czy taki, co dalej? Jakie są kolejne plany modyfikacji Kościoła przez takich ludzi jak Szymon Hołownia? No, jeśli chodzi o te wybory prezydenckie, to robi się tu coraz gęściej, chociaż tak naprawdę to jest ta kandydatura, o której tutaj powiem, jest chyba troszeczkę do śmiechu. Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, został, jakby to powiedzieć, został namówiony najprawdopodobniej do wzięcia udziału pozytywnie zachęcony. W całej koronie i na Litwie nie ma takiej drugiej kandydatki jak pani Kidawa-Błońska, no ale trzeba było kogoś wynaleźć, żeby no, te prawy wybory się w ogóle odbyły. Jak zrobić prawy wybory, tak? Gdy nie ma z kim wybierać. Więc nie, dlaczego? Nie. Przepraszam, wybory są w krajach, gdzie jest jeden kandydat czasem. To demokracja to nie jest tak, że wy sobie tam wiecie, rozumiecie, macie ilość tam kandydatów. Czasami trzeba ludowi pokazać jednego kandydata i on go demokratycznie poprze. Znane są takie przypadki. Ale prawybory tam, gdzie jest jeden kandydat, to już jest dosyć ciekawe. No to byłby, wiecie panowie, no demokracja, system demokratyczny jakoś tam się rozwija, nie zmienia, więc to byłby wkład polskiej prawicy, polskiej Platformy Obywatelskiej w rozwój systemu... No pewnie, że prawica to jest przecież partia chadecka, przecież Donald Tusk został szefem w ogóle chrześcijańskiej demokracji. Jasne, jako wyzwanie przedstawił sobie, jak ma wyglądać ta formuła chrześcijańskiej demokracji w XXI wieku. Aczkolwiek warto się przyglądnąć, jakie, chociaż kilka, oprócz tego takiego wątku takiego kabareciarskiego właściwie, jeśli chodzi o pana Jaśkowiaka, ale warto popatrzeć, jakie on poglądy artykułuje. Eutanazja, dopuszczalność eutanazji, kwestia aborcji, kwestia legalizacji homomałżeństw. Jego przekonania, zdaje się, można skupić w tym, co dzieje się w Poznaniu. Przecież te wszystkie bluźniercze spektakle, które tam miały miejsce. Przyzwolenie na te parady równości, wybory Mister Gay, też tam się odbywały, jeśli się nie mylę. Więc to jak w soczewce skupiają się tam te wszystkie tematy. Natomiast, Poznań, miasto doznań, jak brzmiało hasło. Natomiast nie traktowałbym tutaj w kategoriach śmieszności, bo to nie jest wcale śmieszne, jeżeli taki człowiek zostałby wybrany na prezydenta. Czy lepiej by było, jakby prezydentem była pani Kidawa-Błońska? No, znamy jej poglądy, kompromis aborcyjny, związki partnerskie. Tak, i teraz pytanie, bo tak, z jednej strony oczywiście może to być taka gra, że Grzegorz Schetyna chciał kogoś, że tak powiem, skontrować Kidawę-Błońską, czy żeby nie było fikcji prawyborów, ale też być może, że na tle takiego lewaka, jakim jest Jaśkowiak, no, że Kidawa-Błońska będzie się prezentować jako taka bardziej umiarkowana, taka rozsądna twarz Platformy. Trudno dociec, co tam, kto tam, kogo tam i dlaczego. Natomiast bardzo serdecznie współczujemy mieszkańcom Poznania, szczególnie tylko właściwie tym, którzy nie głosowali na prezydenta, na Jaśkowiaka, że mają takiego prezydenta, który ma takie rzeczy w swojej agendzie, takie rzeczy ma w głowie. I jeśli mu się nie da możliwości realizować tego w kraju, na arenie całego kraju, to na pewno będzie to uskuteczniał w Poznaniu. Serdecznie współczujemy. Mi się przypomniało takie hasło jeszcze z Kornela Makuszyńskiego, które akurat doskonale pasuje do Poznania. Ładne rzeczy, a koziołek tylko beczy. Więc zdolność do rymowania cytatów, pełno skojarzeń. No bo proszę Państwa, bo ja właśnie lubię czytać książki, również książki fantastyczne i dlatego też artykuł w Przewodniku Katolickim pani psycholog Bogny Białeckiej bardzo mnie ucieszył. Potwór w szafie, czyli o fantastyce dla dzieci. I o czym mówi ten artykuł? O tym, że dla właściwego rozwoju emocjonalnego dzieci potrzebują zabaw fantastyczne światy. Jednak gdzie leży granica między opowieściami
korzystnymi dla rozwoju, a zaburzającymi go emocjonalnie i duchowo. Wydaje mi się, że bardzo potrzebny jest ten artykuł w dzisiejszym czasie, dlatego że no, ta fantastyka jest już teraz wszędzie. Tak? To, no, to nie tylko Tolkien, nie tylko Lewis, ale różne narosło bardzo ogrom literatury fantastycznej, która właściwie przechodzi już coraz bardziej do mainstreamu. Dzieci to lubią, młodzież to lubi. I teraz jak odróżnić dobrą fantastykę od złej fantastyki, pisze psycholog Bogna Białecka. Zastanawiamy się, czy dziecko oglądając bajkę, czytając książkę lub komiks może zacząć wierzyć, że człowiek może latać jak ptak, przebić gołą pięścią ścianę, zmienić się w zwierzę czy rzucić czar. Odpowiedź brzmi nie, chyba że dorośli, którym ufa, celowo je oszukują, udając, że sami w to wierzą. Więc to jest taki wyznacznik właśnie, że fantastyka tak naprawdę nie doprowadza do pomieszania zmysłów w dziecku, tak, że dziecko nie potrafi odróżniać rzeczywistości od nierzeczywistości, chyba że ktoś wprowadzi je w błąd i takim działem fantastyki, który faktycznie może doprowadzić do poważnego uszczerbku psychicznego u dziecka, jest horror, opowieści grozy. Jeśli dziecko bardzo boi się wydarzeń przedstawionych w bajce, na przykład przerażającego opisu czarownicy wpychającej dzieci do pieca, a następnie wysysającej ich kości ze szpiku, to nie radzi sobie dobrze z odróżnianiem wydarzeń prawdziwych od fałszywych, więc ten lęk jest takim motorem takiego pomieszania zmysłów fantastycznych. Pewnie warto ten artykuł przeczytać, choćby dlatego, że zbliża się Mikołaj. Tak. Właściwie wkrótce już wspomnieliśmy w kinach premiera hitowej właśnie bajki, tak, na którą nie wiadomo, czy wszystkie dzieci powinny iść, bo znamy tutaj już takie recenzje, że... A o czym mówisz? Kraina Lodu 2. No właśnie. Więc, że nie jest to zły film, ale niekoniecznie dla najmłodszych widzów. Pewnie wkrótce premiera kolejnej części Gwiezdnych Wojen i tak dalej, więc pewnie warto to, co ma do powiedzenia. Zwłaszcza, że pani Bogna Białecka jest publicystą też PH24, Polonia Christiana, jej teksty bardzo, bardzo polecamy. I właśnie jeszcze na koniec tylko powiem, że pani psycholog nie wypowiada się o zagrożeniach duchowych, bo to nie jest jej kompetencja. W tym momencie, w tym artykule, jednak zwraca uwagę, żeby wystrzegać się przy tym rozgraniczeniu, co może być zagrożeniem dla dziecka oprócz tych opowieści grozy, to bajki czy opowieści, które zawierają opisy prawdziwych praktyk okultystycznych, tak? Rozrywkowe praktykowanie rytuałów okultystycznych, epatowanie brzydotą, okultyzmem, mieszanie dobra ze złem. Trzeba być tutaj ostrożnym w doborze filmów, książek i zabaw. Jednak puenta jest taka, że nie powinniśmy wpaść w pułapkę odrzucania całej baśniowości i fantastyki. Ale na pewno i również nie powinniśmy wpaść w pułapkę bajek, które nam są serwowane na różnych płaszczyznach, poziomach, na różnych ideologicznych rzeczach, klimatycznych, genderowych i tak dalej, i tak dalej, bo tych bajek jest coraz więcej i coraz trudniej niektórym jest odróżnić, co jest prawdą, a co jest bajką, co jest jakąś wesołą opowieścią. Wiele bajek przesuwa granice, nie przesuwając progu, dla którego są one dostępne. I dlatego jeszcze raz zachęcam, już kończąc powoli, Mięsożerca, Wróg numer 1, premiera w Warszawie jutro, potem kolejne pokazy, najnowszy numer magazynu Polonia Christiana. Jak go zdobyć, dowiecie Państwo na stronie PCH24, księgarnia Polonia Christiana. Zachęcam do obu tych inicjatyw. Dziękujemy bardzo za uwagę. Łukasz Karpiel, Marcin Austyn, Jacek Orzuk. Do zobaczenia.